Dnia 23 marca 2018 roku w Galerii Art Nova odbyła się wystawa Mariusza Kałdowskiego pod nazwą Otoczeni pięknem. To kompozycja podejmująca temat umiłowania otaczającego nas piękna natury. Kałdowski słusznie kojarzony jest z pejzażami i tym razem zachwycił urokiem krajobrazu, prezentując wybrane prace z ostatnich lat. Na wystawie pokazałem pracę z, nie wiem, może z ostatnich 10 lat, gdzie przez to, że mieszkałem w Anglii, malowałem bardzo dużo ogrodów angielskich i pejzaży, więc jest to mieszanka jakby pokazywania piękna bez granic. Jest to piękno, które znajdowywałem w Anglii i piękno, które znalazłem tutaj po przyjechaniu do Polski, szczególnie w Ornecie, bo od 4 lat mieszkam w Ornecie. I zapraszam do tego, żeby zobaczyć to, bo jest to takie, że jakby... Piękno nie ma granic. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie w Galerii Art Nova na otwarciu wystawy nadzwyczajnych krajobrazów. Malarską opowieść o przyrodzie jako niewyczerpanym źródle wyobraźni i prawdy zaprezentuje artysta Mariusz Kałdowski. Witamy. Dzień dobry. Mariuszu, Otoczenie pięknem to projekt utrzymany w realistycznym klimacie. Zaskakuje autentycznością roślinności, odtworzeniem barw, jak również warunków panujących w przestrzeni. Poprzez wydobycie tego bajkowego uroku zabarwiasz swoje prace tajemniczo, baśniowo, wręcz romantycznie. Podobno świat to jedynie drobina na rozległym łonie natury, a Ty właśnie wydobywasz te szczegóły, te elementy. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na temat dzisiejszej prezentacji, w jakim powstała okresie, czego dotyczy i w jakie miejsca nas przynosi? Tutaj miałem dość trudny wybór, bo chciałem pokazać właśnie kawałek piękna. Z drugiej strony sporo moich obrazów jest znacznie dużych, więc miałem ograniczoną ilość do powieszenia z racji takiej, a nie innej przestrzeni. Ale starałem się właśnie pokazać też to, co niedawno miałem inną wystawę, że jakby piękno i sztuka nie ma granic. Bo są tu prace i malowane już po naszym powrocie, czy przyjechaniu do Polski i zamieszkaniu w Ornecie od 4 lat. I są prace oczywiście starsze i malowane jeszcze w Anglii. I jakby z tymi samymi uczuciami, z szukaniem piękna i się przedstawieniem go. Często jakby, kiedy osoby mnie pytają, dlaczego akurat tą, a nie inną jakby drogę wybrałem w moich obrazach, choć oczywiście spektrum jest dość duże, ale powiedzmy głównie maluję pejzaże i w takiej formie, to często daję, jak to się mówi, taką przypowieść moją rodzinną, wspomnienie mojego dziadka, który zbywając jak powstanie mówił, spójrz jaki Bóg jest wielki. I pokazując mu w dłoni to jako. I coś takiego jest we mnie, że z pięknem kojarzę bardziej nie z tym, co teraz wcześniej się mówi, piękna sukienka, piękne coś tam i na tym się właściwie pojęcie piękna kończy. Dla mnie piękno to jest bliżej tym antycznego piękna, czyli piękna boskiego, tego czegoś głębszego pokazać. Oczywiście nie zawsze to się w 100% oddaje, ale przez to, że właśnie u mnie głównym mechanizmem takim jakby szukania w pejzażu jest światło i słońce padające i gra tego światła na tym, co rośnie, co się rozwija, co nasze oczy cieszy zapachem, kształtem i kolorem. I są tu prace już nawet ze ścieżki rowerowej naszej do Lidzbarka, a pierwsza praca z lewej. Są tu prace z takich wybranych, tam, o, z naszą wódę, którzy są maki, to jest nasz wódek już. Ale są też prace takie bardziej, powiedzmy, no, wiem, że będziesz zadawała pytania o Lichens Park, bo na przykład ta praca te, wiesz, to jest akurat prosto z samego centrum Londynu, z parku Lichens Park, tak, Lichens Park. Za nami ten taki najbardziej baśniowy i magiczny, to jest z przepięknego ogrodu Sissinghurst, przyjaciółka Virginia Woolf, Sackville West, ona się nazywała, była poetką. I kupiła starą średniowieczną, można powiedzieć, ruinę wieży i piękne i zrobiła jakieś prawie, no teraz prawie 100 lat temu, tak przepiękny obóz, jak tam się wchodzi, to jest naprawdę jakiś właśnie. No i to jest jeden z tych, znaczy ja je malowałem przez wiele lat i robiłem dziesiątki, setki czasem obrazów, a to są wybrane przykłady. Przez 18 lat mieszkałeś i tworzyłeś w Wielkiej Brytanii. Twoje życie zaskakuje niezwykłymi znajomościami, historiami. Przez ten czas
dzięki swojej pracy ciężkiej i talentowi zostałeś, tak jak już wspomniałeś, artistą rezydentem w Regent's Parku. Przynależałeś do brytyjskiego powiernictwa narodowego National Trust, dzięki czemu mogłeś tworzyć w pałacach i innych obiektach należących do tych organizacji oraz co roku wystawiałeś się właśnie w Regent's Parku. Jak wspominasz tamten czas? Dlaczego wyjechałeś za granicę? Jak to się stało, że stałeś się właśnie artystą Regent's Parku? I czy uważasz, że to dało Ci jakieś możliwości rozwoju, otwierając furtkę do dalszych sukcesów i osiągnięć? Może po kolei. To po kolei. Tak, no, tak się złożyło, że wylądowałem w tej Anglii, ale może to jest właśnie tak, że od młodości byłem podróżnikiem, bo się 30 lat, znaczy podróżnikiem w sensie nie jako podróżnik, który zwiedza świat, tylko raczej dlatego, że ciągle zmieniałem miejsca zamieszkania, 30 razy się przenosiłem, w końcu zmieniłem kraj. I za każdym razem właściwie, kiedy się przenosiłem do nowego miasta z jakichś powodów, czy rodzinnych, czy innych, trzeba było startować od zera. Gdzieś jest to taki mechanizm, ale zanim muszę mnie zrobić. Jak się w mieście, żeby coś osiągnąć i tak dalej, no to trzeba zaczynać od zera, poznawać ludzi, przejąć i zaistnieć jakoś tam formie, żeby móc zarabiać na to. Więc to już się nauczyłem. I tak się stało, że wtedy się odbywałem w Anglii. Już jako pełnoletni człowiek, już 30-paroletni z dzieckiem. Jedno z fajniejszych rzeczy, które mnie spotkało w Anglii, to jest poznanie oczywiście Kasi, mojej żony. I natomiast jeśli chodzi o tą stronę artystyczną, no będzie to człowiek aktywny, bądź jest w moim życiorysie ponad 300 wystaw, więc jak człowiek jest aktywny, to za każdym razem nowy projekt, nowa wystawa jest związana ze spotkaniem nowych ludzi, nowe zdarzenia, nowe wyzwania. I dzięki temu, że jestem dość aktywny, to nie potrafię usiąść i siedzieć, cały czas pracuję. To siłą rzeczy niesie to ze sobą kontakty i konsekwencje tych kontaktów. I tak się stało między innymi z Regent's Parkiem, że w pewnym momencie spotkałem osobę, która mnie zaprosiła, bo była jakaś uczestnica, że zajmowała 150 oddziałów Regent's Parku i ten grafik w Szwarcie Parku, jeden z takich, ktoś naprawdę też miałem przyjemność poznać, jeśli się tam przyjeździli, z takich filarów ówczesnego designu graficznego. Zaproponował, że on będzie zrobił tą historię, a ja mam dać parę pejzaży. No i poszedłem z tymi pejzażami, zrobiłem, żeby wystawa okazała się sukcesem. I potem menadżer Regent's Parku zaproponował mi, żeby robił to cyklicznie co roku i stał się właśnie tym rezydentem. I przez 11 lat to robimy. Jest to wspaniała przygoda, bo siedzi sobie człowiek w samym środku Londynu, w parku, bo to była wystawa, w której ja powiedzmy siedziałem i pokazywałem ludzi, prowadziłem zajęcia, tam opowiadałem o moich obrazach i tak dalej. Była to wspaniała przygoda. Oczywiście w pewnym momencie już wiek jest też mój i że mnie to już znudziło i może zmęczyło, i już tak zrezygnowałem z tego. Tak samo potem, jak żeśmy dom kupili pod Londynem w pięknej miejscowości, już Kasia zasugerowała, że może podobną ideę przenieść właśnie do naszej trasy i pałaców, które nawet w naszym mieście były. Dwa, jak ma miejscowość 5 tysięcy ludzi tylko było, a mieliśmy dwa piękne, właściwie trzy pałace, jeden był prywatny i przepiękną kolekcją holenderską, więc holenderskich malarzy XVIII-wiecznych, XVII-XVIII-wiecznych i oprócz tego właśnie należące do naszych czasów. I tak się wolniutko zaczęło, że to rosło, rosło, ciągła wystawa i tak dalej. Jest to wspaniała przygoda, ale ważne, żeby robić, nie czekać, aż ktoś za mnie to zrobi, tylko samemu wstać rano i robić. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. W zupełności wystarczy. Przejdźmy dalej. Twoją domeną są głównie pejzaże, co nie zmienia faktu, że zrealizowałeś wiele innych, równie ciekawych projektów, cieszących się dużym uznaniem, na przykład Velis Passis, 30 autoportretów nieprzeciętnych osobowości, nazwany przez Ryszarda Kapuścińskiego pejzażami duszy, 40 autoportretów postaci emigracji londyńskiej, portrety na zamówienie, w tym wielu znanych osobistości. Równolegle powstają ekspresyjne, głębokie w przekazie kompozycje rysunkowe. Który z tych projektów jest dla Ciebie najważniejszy, może najbardziej wymagający, najbardziej zaskakujący, z którego jesteś najbardziej zadowolony? Ująłbym to tak. Każdy projekt jest fascynujący. Na swój sposób. Są projekty oczywiście, które, jeszcze mówię, to jest człowiek młody i zaczyna. Projektów, które zmieniłaś tylko parę, ale tego było ciągle coś. Nawet wystawa jest jakimś rodzajem projektu, jeśli robię ją od zera na daną wystawę, czyli dany temat nowy i tak dalej. Ale jest coś takiego, kiedy się robi pierwszy projekt, to człowiek jest zafascynowany, że w ogóle wyszedł i doszedł do skutku. Drugi,
To też podobny proces, ale już zaczyna porównywać, z czego ma więcej, jakby, co był lepszy dla mnie, co mi więcej dał, szczególnie jak jeszcze młody, to jeszcze te finansowe rzeczy mają i tak dalej znaczenie. Ale jak się robi trzeci, czwarty projekt, to człowiek raczej myśli, co tak naprawdę dla mnie zostało z tych projektów. Co to zmieniło w moim życiu, moje myślenie, mój dystans jakby do wielu spraw, które mnie otaczają, moje zbliżenie się do ludzi, do świata. To właściwie jest. I w tym momencie trudno powiedzieć, który z tych projektów dla mnie był jakby ważny, coś wyniósł. Oczywiście, kiedy zrobiłem jeden z projektów, ten muzyczny, 22-metrowy obraz, w wieku 40 lat, rzecz, którą właściwie powinien robić raczej 80-letni już artysta z doświadczeniem tym życiowym, to miałem takie momenty, mój Boże, właśnie zrobiłem coś, co powinienem zrobić na podsumowanie mojego życia, a nie w połowie. No. I miałem taki moment, co dalej. No okazało się, że przyszedł następny projekt, następny, także tu jakby trudno mi wybrać. Wszystkie są fantastyczne dla mnie, bo coś się do nich nauczyłem. Kontynuując właśnie, jak już wspomniałeś, drugą taką bardzo ważną częścią twojej twórczości są projekty muzyczne, unieśmiertelnianie właśnie muzyki klasycznej na płótnach. Stworzyłeś wiele projektów, które wystawiałeś w Monachium, Edynburgu, Paryżu, Londynie, Charkowie, Kijowie i wielu, wielu innych miejscach. Tak jak mówiłeś, 22-metrowy obraz, cztery pory roku, cztery pory życia, wystawiany podczas koncertów Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Wunczal, tryptyk chopinowski, wystawiany podczas koncertów znanych kompozytorów. Jak wygląda taka praca z muzyką? Czy jest to łatwe, trudne zadanie? I który właśnie z koncertów z twoim udziałem był dla ciebie właśnie taki najważniejszy? Przede wszystkim, ja mówię, w rodzinie od paru pokoleń byli muzycy, więc wyrastałem wśród muzyki. Ojciec próbował mnie nauczyć grać na pianinie, śpiewać, nic mi nie wyszło z tego, poszedłem w inną zupełnie dziedzinę, a czy jednak jakby muzyka została we mnie. Ja cały czas słucham muzyki, ja nie potrafię żyć bez muzyki, a szczególnie klasycznej. Natomiast jeśli chodzi o te projekty muzyczne, zawsze marzyłem coś. Pamiętam, miałem chyba pierwszy raz wyjazd do Warszawy, jakieś miałem 12, 13 może lat. Przyjaciele ojca, zresztą plastycy, zabrali mnie do Warszawy i znalazłem się na, zabrali mnie do chyba Filharmonii Narodowej i było Diabły z Ludreą Pendereckiego w niesamowitej scenografii. Pamiętam, że jak wyszedłem, ja nie potrafiłem dojść do siebie. Muzyki niewiele pamiętałem, ale siła tej scenografii, przy tej niesamowicie dynamicznej muzyce, był to rodzaj szoku, że można w tej skali w ogóle robić coś i muzycznie, i plastycznie. Oczywiście to gdzieś tam poszło, bo to byłem młody chłopak. I jeśli chodzi o muzyczne projekty, to w momencie, kiedy już człowiek, on już idzie, jak to się mówi, do publiczności, to już emocje siadają. Bardziej się jest przyjęty tym, że on jest wystawiany, że orkiestra gra, czy tam jakieś muzyki i tak dalej z tym. Więc jest tyle tych logistyczno-technicznych spraw, że człowiek nie ma jakby możliwości odprężyć się. Natomiast wspomniany przez ciebie 4 pory roku, ten 22-metrowy obraz, to on się niesamowicie zaczął. Robiłem scenografię na początku lat 90. w Teatrze w Szczecinie z przyjacielem reżyserową. I mieliśmy nocną, znaczy wieczorną, nocną próbę jeszcze taką, tylko z akustyką i ze światłowcem, od świateł panem. I to było niesamowite, bo myśmy w dwójkę siedzieli w samym środku tego teatru, ten reżyser i ja, i mieliśmy ustawić tą muzykę. I ten, on wybrał właśnie 4 pory roku, w sumie twór, który bardzo dobrze znałem. Ale jeszcze na interpretacji Bernsteina, jeszcze na winylu to było w tych czasach. I ten akustyk, który puścił to w tym teatrze właśnie pełnym, ciemnym, tylko przez punktowe światła kolorowe, puścił tą muzykę, do mnie jakby dotarło, że ta muzyka nie jest tylko o przyrodzie i tak po prostu zmieniających się porach, że tam naprawdę jest o człowieku. Dlatego potem przez parę lat myślałem, jak to teraz przenieść na płótno. No i powstało płótno, które sobie żyje własnym życiem, bo jeździ na koncerty i tak dalej. Do dziś zrealizowałeś już ponad 300 wystaw w kraju, za granicą. Nawiązałeś współpracę z wieloma renomowanymi galeriami na świecie. Jesteś laureatem wielu prestiżowych nagród. Czy to prawda, że pierwsze kroki w sztuce są łatwe, a dopiero później mnożą się trudności? Jaka jest recepta na sukces, recepta Mariusza Kawrowskiego? I co mógłbyś poradzić początkującym artystom? O mój Boże. Załóżmy, że odniosłem jakiś sukces, to w tym momencie mam o czym mówić, bo jak nie, to nie ma. Ale tak po prawdzie, to myślę, że pracowitość. Oczywiście, że pewne zdarzenia w życiu, tak jak mówiłem, zobaczyłem tą muzykę Pendereckiego i dalej, są momenty, które nas jakby inspirują do czegoś, nie? Tak na przykład często opowiadam to, kiedy moja nauczycielka
w pierwszej klasie podstawówki kazała zabrać mi ołówek i kredki, bo brzydko pisałem, nie? Żebym nie rysował, bo ważniejsza jest kaligrafia, nie? Że moja mama tego nie zrobiła, to było fajnie. Natomiast jeśli chodzi o jedna rzecz, która jest to pracowitość. Robić. Pamiętam jeszcze w Anglii z tym towarzyszeniem naszym artystów, wielu przychodziło do mnie przez to, że ja odniosłem ten sukces, bo żyję ze sztuki, na okrągło wystawiam, a inni nie. I mnie pytają, słuchaj, co ty robisz? Jeszcze w czasach przedinternetowych to było, czy na pewno początku internetu. I mówię, no to trzeba zrobić to, napisać do tej galerii, wysłać to i tak dalej. Rozmowa, wszystką wiedzę, którą jakby pomogła mi, którą zdobyłem i też dzięki Kasi też, bo tam bardzo w tym uczestniczyła, to przekazałem. I po pół roku znowu się widzimy. I on do mnie mówi, jeszcze nie tylko on, bo takich wiele było rozmów. Słuchaj, a wiesz co, myśmy pół roku temu rozmawiali i co ty mówiłeś, jak to trzeba zrobić, nie? Czy możesz mi powtórzyć? Potem za pół roku ta sama rozmowa. I w tym momencie właśnie a propos sukcesu. Jeśli my nic nie wykonamy, to sukces nigdy nie przyjdzie. To znaczy zdarzają się jakieś, nie wiem, 0,001%, nie? Osób, które mogą leżeć do góry brzuchem i patrzeć w sufit i sukces przyjdzie. Ale to jest naprawdę kuriozalna sytuacja. Natomiast większość to jest po prostu praca. I nie bać się, po prostu jeśli jesteśmy iść do ludzi, nie zjedzą nas. Nie, no, to jest moja rada. Bardzo dziękuję za rozmowę, za wspaniałą współpracę, za uświetnienie tego miejsca Twoimi pracami. Życzę kolejnych, dalszych sukcesów, by Twoje prace trafiały do serc jeszcze większego grona odbiorców. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję bardzo za wspaniałą współpracę. Państwa zapraszam do oglądania obrazów, do wpisywania się do... Nie wezmę, nie będę. Z pewnym ciepłem, w pewnym klimacie. I mam jeszcze drugą rzecz, ale... Ja nie wiem, ja nie wiem.